Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na nowym serwerze W53. Pewnie ktoś widział, jak tam wpisywaliście mój nick, może ktoś nie wie, ale zaczęliśmy sobie tutaj z zwiadowcą tak naprawdę tylko i wyłącznie for fun na kilka dni. Tak naprawdę dzisiaj to będzie chyba pierwszy, jedyny odcinek właśnie z tego zwiadowcy, dlatego że bawię się tutaj, testuję, jestem w gildii z jakimiś tam ziomeczkami od nas z Discorda, większość tutaj gra zresztą free to play, więc nie ma jakiegoś ciśnienia, ale stwierdziłem, że sobie do nich dołączę, żeby właśnie pierwszy dzień rozegrać na szybko, bo wczoraj totalnie nie miałem czasu, a dzisiaj wróciłem wcześniej z uczelni niż miałem, to stwierdziłem, że może komuś tam umilę ten sobotni wieczór tak naprawdę i poklikamy sobie coś tutaj na tym W53. Oprócz tego zobaczymy, jak oczywiście idzie innym graczom, którzy tutaj starają się wbić topkę i tak dalej, więc tak jak mówię, to będzie taki pojedynczy odcinek, nie będę już wam robił czegoś takiego jak na W52, że tam było tych odcinków kilka, bo zaraz mi zarzucaliście, że tam robię to na siłę czy coś. Więc dzisiaj tylko i wyłącznie jeden odcinek, jakieś tam klikanie lochów, coś tam podziałamy i z tego zabójcy się zawijamy. I od razu zaznaczam na wstępie, nie jest to żaden poradnik, jak tutaj zaczynać na nowych serwerach, jak tutaj prowadzić tą grę. Pewnie dzisiaj będę głupio wydawał jakieś tam grzyby, głupio będę generalnie wiele decyzji podejmował, ale nie o to w tym chodzi. Odcinek ma być for fun, jak będziemy gdzieś zaczynać tak na tryhardzie, to wtedy będzie na tryhardzie. Wiadomo, wolę to zaznaczyć, żeby nie było potem głupich komentarzy. No i oczywiście na wstępie zostawcie subika, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, chyba tylko 150 nam brakuje i będzie piękna liczba 15 tysięcy. Kciuka w górę pod tym filmem możecie zostawić, napisać, czy użyliście mojego kodu, do którego zaraz przejdę, napisać, który macie level, czy tu w ogóle gracie, czy jednak zostajecie na swoim świecie i wszelkie informacje w komentarzach chętnie poczytam. Ta łapa w górę i subik również ważne, pamiętajcie o tym. No i co? Na wstępie, pierwszy dzień, jak widzicie, postać wygląda tak, bardzo malutko nam tu brakowało do 26 levela. Biorąc pod uwagę, że awkę robiłem na jakiś, nie wiem, no zobaczcie, my w tym momencie mamy 54% skarbca i 61% trenera, ja wczoraj awkę robiłem na jakiś, nie wiem, 30 czy coś takiego, może nawet mniej, tak więc w sumie nieźle, nie? Nieźle, prawie 26 level, bez żadnego tryhardu, klaserek 37,5%, to jakoś tam mówiąc szczerze nam poszło i oczywiście tutaj nie ma to żadnego podjazdu do tej gildii, bo wiem, że tutaj chłopaki sobie grają free to play, także nie ma totalnie pośpiechu, niech sobie grają w swoim tempie i ja generalnie propsuję, bo gildia z tego co widziałem głównie tam powstała na moim Discordzie sama z siebie, więc to akurat fajnie i na plus. Dobra, jeżeli chodzi o kod, tak jak mówię, możecie napisać, czy użyliście. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna grę albo jeszcze nie wbił 20 levela, to zapraszam. Link macie w opisie do gierki, możecie sobie kliknąć, to jest mój reflink oczywiście. No i macie również mój kodzik, który wygląda tak, Neutral53. Jak macie tutaj w opisie moim, no i daję wam 50 grzybków, nieśmiertelkę i wierzchowca 50%, z tym, że musicie oczywiście go użyć nie mając jeszcze 20 levela, w sensie do 20 levela można go użyć, jak macie większy niż 20, to już niestety wam się nie uda, ale myślę, że każdy, kto chciał, to go oczywiście użył i macie jeszcze na to tak naprawdę prawie 4 tygodnie, więc to naprawdę sporo. No ja już go tutaj użyłem, nie pokażę wam, no bo jak sami widzicie, mam już ten 25 level, ale jak sami widzicie, Neutral53, możecie wpisać tak, raczej wielkość liter nie ma znaczenia, no i jak klikniecie tutaj, no to już mamy za wysoki poziom postaci, aby zrealizować kupon, ale już go oczywiście użyłem. Druga sprawa, drugi kodzik i napiszcie tak jak mówię w komentarzu, czy użyliście, zobaczymy jak dużo was jest powiedzmy, i drugi kodzik, który również możecie użyć i łączy się on z moim kodem, to tak naprawdę również jest do 20 levela z tego co wiem i kto jest na moim Discordzie, to się o tym dowiedział, ktoś, kto dopiero z filmu wie, to może już być za późno, tak jak mówię, bo już pewnie dużo osób ma ponad 20 level na tym serwerze, ale kolejny kod to jest komputer, tu też raczej wielkość liter nie ma znaczenia, ale sami widzicie, komputer świat przez sy, nie ma tu polskich liter, 2021, z tego co wiem, taki kodzik sobie lata, możecie go tak jak mówię połączyć z moim kodem, innych kodów youtuberów się nie da, można tylko jeden na konto, ale ten kodzik również wam zadziała. Daj mi bonus, no tutaj też mamy za wysoki poziom postaci, ale co on daje? Z tego co widziałem, bo też go użyłem, ale tak przeklikałem na szybko, daje on 200 klepsy, daje wam wierzchowca na 2 tygodnie i daje wam również nieśmiertelkę, więc popatrzcie sobie, jak macie tutaj z moim kodem, to będziecie mieli łącznie z tymi 100 klepsydrami na start 300, oprócz tego będziecie mieli wierzchowca już na 4 tygodnie zamiast na 2 i będziecie mieli nieśmiertelkę na 2 tygodnie zamiast na
Właśnie jeden. Tak więc no, wydaje mi się, że takie kombo fajne na start, jak ktoś jeszcze założył konto przed startem serwera, to ma, Boże, jak ja się rozgaduję w ogóle, to ma oczywiście jeszcze te 90 grzybów łącznie mogliście uciułać, więc no start naprawdę dla graczy, nawet free to play, wydaje mi się, że przyjemny. Dobra, jeżeli chodzi o postać, no to tak wygląda, jak widzicie. Salę chwały wam może pokażę na koniec, bo tak naprawdę jeszcze może coś tutaj w tym czasie się zadzieje, bo wiadomo, początki i pierwsze dni, no to serwer jest bardzo, bardzo dynamiczny. A co my tutaj chcemy robić? Tak naprawdę nie za wiele, no jakieś na pewno poszukamy itemków, które, no tu minus 13 aż, które dają nam, mają miejsce, mają slota, i jeżeli chodzi nam tutaj głównie o łuk oczywiście, ale jakieś inne itemy jak będą fajne, to również sobie zakupimy. Tu na przykład ten pasek, no daje nam 22 wytrzymałości, ma slota, w sumie to wszystko jedno co teraz weźmiemy. No gemy nie dają nam jakoś bardzo dużo, dlatego że obecnie w gildii mamy 22 rycerzy, więc te gemiki są takie sobie, no ale na pewno nas wzmocnią. I zobaczmy, co tu ciekawego. Ja łuk mam w miarę, można powiedzieć, że na obecny level, bo go tam niedawno szukałem. Tutaj inteligencja, wytrzymałość, tutaj mamy zręczność, no zobaczymy dalej, tu mamy też coś na inteligencję, no najbardziej wiadomo szukamy broni, no bo w tej broni gemik da nam podwoi się moc jego, wiadomo o co chodzi, ale tutaj no inne rzeczy jak się trafią przy okazji, no to też jak najbardziej sobie wykorzystamy, no i spróbujemy tam coś przeklikać. Mamy też klatę dość fajną, może być, niech będzie. Co tutaj dalej, to nie jest wcale tak jest super, mówiąc szczerze. Zobaczmy dalej, jak to tutaj generalnie wygląda. Tu, o, tu w ogóle zobaczcie, jeszcze lepsza klata, dobra, to wymienimy. No, no nie, tak jak mówię, zaznaczę to jeszcze raz, nie jest to żaden poradnik, nie bierzcie tutaj ze mnie przykładu, jak klikać i tak dalej, bo pewnie dużo głupich rzeczy tu zrobimy, chociaż no mówię i tak, no wbiliśmy, jakbym się postarał bardziej i robił na większych procentach, to nawet 28 level byłbym w stanie wycisnąć, tak naprawdę jeszcze z pakietem twierdzy i tak dalej, więc no i tak nie poszło to źle, nie? O dziwo, biorąc pod uwagę, jak po macoszemu, można powiedzieć, potraktowałem tą postać w pierwszy dzień i generalnie ją będę tak traktował. No tu rozrzut trochę mniejszy, ale jest, a powiedzmy, że niech będzie, dobra. I teraz tak, to sprzedajemy, no i musimy sobie znaleźć jakieś gemiki. To nie będzie, o kurde, zrobiłbym jak najlepszy youtuber SF Gamem. No ale tego nie chcemy robić. To będzie, powiem wam, problematyczne, bo tak, no szczęście sobie możemy wrzucić, niech będzie. To na razie poczekam, no ale ja bym chciał zręczność do tego łuku sobie tutaj wrzucić. Tu niestety inteligencja, no i już właśnie nie mamy golda. To jest, tak jak mówiłem, problematyczne. Dobra, to wrzucimy tu. No i niestety musimy jakieś misje porobić, żeby tego golda sobie uciułać. 26 level od razu nam się wbił. No myślałem, że nam się poszczęści, może wypadnie ten gemik na zręczność, no ale niestety nie wydarzyło się to, więc szkoda, trochę uciułamy, powiedzmy jeszcze z jedną misję. To jest oczywiście strata awki, powinniśmy ją robić na jak najwyższym levelu, żeby tego expa jeszcze więcej dostawać, no ale trudno. Dobra, mamy znowu niestety na siłę, teraz kolejny, zobaczmy, i znowu na inteligencję, ciekawe, kopałem już trochę tych gemów dzisiaj w ciągu dnia, w miarę możliwości, i tylko jeden właśnie ten na HP mi wyleciał przez cały dzień, żadnego jeszcze na zręczność ani nic, tak więc no powiem wam, ile tu mi daje w ogóle gryf. Dobra, gryfa możemy sobie zaraz przedłużyć, żeby mieć na kolejne kopanie, no i niestety znowu mamy inteligencję, co nie jest, a dobra, może będziemy gryfa przedłużać, chociaż no to nie jest oczywiście najmądrzejsze, ale no tutaj i tak myślę, że więcej nie uciułamy. Dobra, mamy kolejny na wytrzymałość, więc dobrze by było, może tutaj coś znajdziemy ze slotem. Tu na siłę, tu mamy na szczęście, tu mamy na inteligencję, dużo rzeczy mi na o, tu mamy nawet fajny naszyjnik, tylko że za mało złota. Dobra, to lecimy dalej. W sumie co ja się przejmuję, jak to i tak po tym odcinku już będzie koniec, to ja jakoś tak niepotrzebnie, ja mam w sobie coś takiego, że mimo wszystko chcę jak tutaj to najlepiej zrobić, zwłaszcza że no zdaję sobie sprawę, że może to nie być jakieś atrakcyjne do oglądania, jak się tutaj nie staram. Dużo osób lubi patrzeć, jak po prostu ktoś się stara i robi tutaj jak najlepiej wszystko, no ale mówiąc szczerze, ja ten na szczęście mogę w sumie zostawić. Dobra, mamy kolejny na HP, no nie, no to jest dramat, ile tych na HP nam leci. No niby mógłbym go wrzucić do tej broni i mógłbym tutaj spróbować przeklikać coś z tych lochów, no ale jednak chciałbym troszeczkę bardziej się uzbroić, bo może dzięki temu więcej tych leveli uda nam się tutaj wbić. Buty mam w miarę fajne, bo mi wyleciały ostatnio, to są epickie, więc może na razie się z nimi wstrzymamy i tutaj poszukamy sobie
jakiegoś, no tu mamy naszyjnik, ale naszyjnik tu już mamy i na przykład coś takiego, tu nam daje zręczność i wrzucimy HP, trochę tego HP będziemy mieli, więc itemki na zręczność jak najbardziej się nam przydadzą. I po raz kolejny nie mam golda, dobra, boże, jeden, już pół paska prawie zużyłem, no ale cóż, tak to jest, tutaj sobie klikamy cyk, tutaj sobie robimy cyk, no i zobaczmy, trochę tego golda mamy, tutaj mamy to, no w sumie to na jedno kopanie zaledwie, no ale może, no niestety, niestety szczęście, więc jeszcze raz, Jezu, ale chociaż nie, może teraz gryfka, ten gryfek nam daje 31, czyli 5 gryfków to jest, dobrze liczę, 5 gryfków to jest gemik, no tak średnio bym powiedział, znowu na HP, no nie. Dobra, wiecie co, wrzucam, bo to nie ma sensu, bo tu się będziemy kołować w kółko. Spróbujmy sobie zrobić coś takiego, już tu głos tracę, w ogóle jestem dzisiaj zmęczony, od razu powiem. Jestem dość zmęczony, bo rano jechałem na uczelnię, cały dzień praktycznie byłem na uczelni, miałem być w ogóle do 19, a okazało się, że miałem troszkę krócej, więc wrzuciłem o godzinie 17, dlatego też stwierdziłem, że nagram to wam, wrzucę, żebyście tak jak mówiłem mieli na sobotę co sobie oglądać tam na wieczór, no i dalej będziemy kombinować, w sensie ja w ogóle będę dalej się uczył, bo jutro znowu muszę jechać na uczelnię na zaliczenie jedno, tak więc no niestety, tak jak mówię, teraz grafik jest dość napięty, jeżeli o mnie chodzi. Dobra, kamienny gul nam padł, więc to super, co my teraz mamy? Żywiołak ognia to jest mag, więc niedobrze, no ale mamy mięsnego golema. Zobaczmy, ten mięsny golem jest troszeczkę silniejszy od tego kamiennego olbrzyma, aczkolwiek jest wojownikiem. No my jesteśmy zwiadowcą, tak jak mówię, no tutaj z tymi gemami tyloma na wytrzymałość i żadnym na zręczność, no to nie jest wcale takie super, no ale też biorąc pod uwagę jaką moc mają te gemy, jak tutaj z rycerzami stoi nasza gildia, to one też nie są jakimś totalnym game changerem, no ale może jakaś próba taka szczęśliwa nam się trafi, żeby po prostu tego, tyle uników ile trzeba generalnie, żeby tego mięsnego golema również ubić, no i może dzięki temu sobie tutaj, no na pewno w sumie wbijemy kolejny level, no i dalej będziemy coś tam kombinować, może jakiś epik z dziurą nam poleci, co oczywiście raczej będzie ciężkie, no ale zobaczymy. Tam pierwsza, w sensie pierwsza, chyba druga albo trzecia próba to były jakieś 3000 HP, więc no naprawdę przyjemna. No a teraz jak widzimy, niestety nie ma tutaj zbyt dużo bliskich prób, no to jest walka z wojownikiem, no kwestia większej ilości uników i on powinien paść. Powiem wam, że granie jakimś postacią z unikami, tutaj mówię głównie po naszym doświadczeniu, nazwijmy to zabójcy, wynika to z tego, że bardzo często na siłę próbujemy przeklikać jakiegoś zwiadowcę albo wojownika, no głównie wojownika, bo jednak jest ten cień taki nadziei, powiedzmy, że a może on nam padnie, może zrobimy akurat w tej próbie, powiedzmy tam 15 uników z rzędu i się uda. Dobrze, że jest ten kalkulator, bo to naprawdę, naprawdę pomaga, naprawdę nakierowywuje i dzięki temu na te lochy możemy wydawać mniej grzybów. Polecam każdemu, nawet na tych najniższych levelach sobie ten kalkulator patrzeć, będziecie wiedzieli co klikać, chociaż no tutaj to idzie bardzo łatwo. Może nie wygląda jakby szło, ale generalnie jak się odpowiednio prowadzi postać, to idzie bardzo łatwo i te pierwsze lochy wystarczy klikać po prostu niższy level i wtedy jakby prędzej czy później to wszystko nam pada. Tak jak mówię, no dzisiaj jestem trochę zmęczony, musiałem od rana, w sumie to 10 godzin byłem na uczelni, a miałem być 12, więc oczywiście no liczę tam jeszcze dojazd w jedną i w drugą stronę, bo dojazdu mam godzinkę niecałą, w sumie w jedną, tak więc no tak jak mówię, zajazd jest, oprócz tego, o dobra, udało się. Oprócz tego sesyjka się zbliża, dużo już zaliczeń, dzisiaj miałem dwa zaliczenia, wiedziałem o jednym co ciekawe, ale obydwa chyba zaliczyłem, jutro mam kolejne, więc no tak jak mówiłem, nie wiem czy chcemy to oglądać, może z jakimiś magami obejrzymy później, więc no tak jak mówię, jakoś to do przodu idzie. Dobra, poczekajcie sekundę, co ja chcę robić, no 28 level, co my tu teraz mamy? Teraz mamy tego księcia ciemności, teraz mamy żywiołaka ognia, raczej ich nie ubijemy, tylko że no co, awką dobijać 30 level, żeby kolejny mieć klucz, no to jest marnotrawstwo, ale my tu chcemy poklikać lochy, nie chcemy się jakoś bardzo napinać, więc w sumie czemu by tego nie zrobić? Jak ktoś ogarnia początki i lubi startować na nowych serwerach i tam wbijać szybko level i potem kończyć albo nie kończyć, tylko po prostu, no to pewnie kuje w oczy to co teraz robię, zdaję sobie z tego sprawę, no ale trudno. Takie można powiedzieć sprawdzenie trochę też, jak tutaj generalnie takie początki wyglądają. Na W52 był Berserk, na W53 jest zwiadowca, może na W54 Paladyn, no i takie można powiedzieć delikatne przygotowania przed W55, na którym planuję, nie wiem czy to się ziści, ale raczej obstawiam, że tak, planuję na jakąś postać, która tutaj dołączy do tych naszych trzech mainów, powiedzmy,
na której właśnie planuję sobie zacząć grać długoterminowo i nie wiem, co to będzie. Ankieta była, kto oglądał film z planów na 2022 rok Shakesowych moich, to pewnie wie, że tam w przypiętym komentarzu dałem wam ankietę. Dałem wam do zagłosowania Berserka, dałem wam Paladyna i Zwiadowcę, dlatego że Berserk nam już odpadł, wiadomo, Paladyn nam odpadnie niebawem, no i Zwiadowcą nigdy nie graliśmy, więc stwierdziłem, że wam to wrzucę. Te trzy klasy postaci i prawdopodobnie którym z nich odpalimy na właśnie W55, z tym, że okazało się, że ankiety na... Boże, ile tu w ogóle... O, jest klucz, ale strasznie słaba misja, no ale trudno. Okazało się, że ankiety na Strawpoolu bugują się. Nie ma odpowiedzi, albo odpowiedzi do innych się nie zapisują. Na przykład w nocy patrzyłem tą ankietę, to Paladyn miał 89 głosów, każda inna klasa miała po 0. Natomiast jak wstałem rano, odpaliłem tą ankietę, to Zwiadowca miał 114 chyba, albo 119 głosów, a każda inna miała po 0. Więc po prostu Strawpool się buguje. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, nie mam pojęcia, dlaczego tak to działa, no ale mówiąc szczerze, no co mogę poradzić tak naprawdę? Chyba będziemy musieli na jakiejś innej platformie najwyżej zrobić jeszcze raz tą ankietę, ale to już tam powiedzmy w przyszłości, jak będziemy bardziej... Jak po prostu się to W55 będzie zbliżać, o może tak, to nagram jeszcze raz i wam zrobię ankietę. Kwestia jest tego, że ja po prostu bardzo szybko muszę robić konto i tak dalej, muszę tam ogarnąć tą klasę i to wszystko, z racji tego, że teraz jakby ludzie mogą się rejestrować przed startem, to ktoś może zająć mini, nie? Wiadomo, że no to nie jest jakaś bardzo tam problematyczna sprawa, powiedzmy, no bo jednak ten nickname tam najwyżej bym sobie ustawił inny albo coś, no ale jednak wolałbym swój, wiadomo, więc no z tym może być problem. Dobra, rzucamy tutaj zręczność, no i mamy trochę golda przez to, że tych misji sporo zrobiliśmy, więc może tutaj się ubiorę cały, powtarzam chyba tutaj, ale tak szybko gadam, taki jestem, wiecie, to jest typowy odcinek jakiś taki nagrywany, można powiedzieć, bez planu na szybko. Dobra, czyli tak, do czego nam dobrze było tutaj wrzucić w sumie jakieś HP, dobrze by było jeszcze rękawice, buty na razie zostawię, no bo są epickie, aktualne, więc niech będzie, więc rękawice, o, na przykład takie, bardzo mi się podoba, coś takiego, no i na przykład jeszcze jakiś pierścionek również by nam się przydał. No na przykład taki, nie jest on jakiś super, ale niech będzie. I okej, i teraz dobrze by było ogarnąć sobie właśnie klejnoty. No i zobaczmy, tego golda mamy trochę. Nie jest to wcale jakoś bardzo dużo, no ale troszkę można powiedzieć, że jest. Dobra, mamy coś znowu na zręczność. Straszny pech z tymi klejnotami, nie wiem o co tutaj chodzi, no ale co zrobić. Okej, wrzucamy tutaj, to są klejnoty w dalszym ciągu po 24, więc powiem wam, że na to idzie masa grzybów, masa golda, masa przeklikanej jawki niepotrzebnie, no a to nie daje nam tylu stad, ile mogłoby dawać. No bo spójrzmy na przykład, nie wiem, no powiedzmy, że tą topkę miałem pokazać na koniec, ale niech będzie teraz. No i mówiąc szczerze, powiedzmy, że jakaś polska gildia, już nie będziemy się porównać do topki, bo jednak wiadomo, tu mamy jakąś husarię na przykład, no i zobaczmy, husaria ma 209 rycerzy, gdzie na przykład ziomeczek tutaj ma 56, no to nie są jakieś mocne, chyba że wcześniej wykopał 58, no ale to już są dwa razy lepsze, no tu już po 70, 73, wow, tu w ogóle nawet na inteligencję sobie założył pupcio, zobaczcie, to ciekawe, ale on tu napisał, że gra free to play, no to w sumie wrzuca jakiemu tam polecam, to też nie jest takie głupie. Tak więc, tak jak mówię, no tutaj generalnie te klejnoty robią bardzo dużo w tych lochach. Pamiętacie, jak wyglądają starty serwerów, wystarczy pozmieniać na szybko, no i jakoś to leci te gemiki i tak naprawdę no w drugi dzień możemy jeszcze bez zrobienia nawet jednej misji klikać te lochy dalej, bo trochę golda nam się zwarty tam powiedzmy na farmie, no i dzięki temu możemy sobie właśnie te gemiki pokopać, wrzucić, już one dają sporo, no i dzięki temu fajnie to wygląda. Dobra, tu zamienimy ten, niech będzie, no i przydałby się tak naprawdę jeszcze jeden na zręczność, bo na te HP mamy dużo, natomiast na zręczność jest bardzo, bardzo malutko w tym naszym ekwipunku. Mamy kolejny na HP, ale na razie no chyba, że... dobra, jest na zręczność, git, to tu zaczniemy kopać kolejny, niech on się tam kopie, powiedzmy, no i dostaliśmy 25 na zręczność, a zobaczmy jeszcze z ciekawości, ktoś, kto ma tutaj Hero Factory, widzę, że ta gildia jest jakaś mocna i tutaj przoduje, no i na takim naszym levelu, tu jeszcze nie ma żadnych gemów, tu ma jeden, 105, no właśnie, to jest to, o czym mówię, tu 107, tak więc no jest generalnie nieźle. Okej, ten sobie zostawimy na później.
No i co? I sprawdzamy tutaj. Spróbujemy coś kliknąć jeszcze. Żywiak ma 44 level, ten ma 50, ten ma 42. Dobra, czyli dokładnie. Powinniśmy zacząć od tego. O, tu akurat fajny kapelusz, niby bez dziury, ale niech będzie. Może się przydać. Chyba będzie lepszy aniżeli tamten. No i co? Teraz mamy 46, 44 żywiołak. Okej, no to ten żywiołak powinien nam paść. Tak w sumie. Chociaż no zobaczcie, że tutaj jakieś problemy są. Broń też wypadałoby w tym momencie wymienić, dlatego że już tych level troszkę wbiliśmy od ostatniej. Tam chyba mieliśmy na 25 levelu, teraz mamy już prawie 32. No ale jakbyśmy tego żywiołaka jeszcze przeklikali, to byśmy wbili kolejny i dzięki temu jeszcze jeden level do przodu i może jeszcze mocniejsza broń. Tylko właśnie, no to jest zwiadowca, w sensie to jest mag, no my jesteśmy zwiadowcą, więc może to wcale nie być takie proste, jakby się mogło tutaj wydawać. Zobaczmy. No tam jakieś bliższe, a może spróbować tego wojownika, tak szczerze, bo to są tylko dwa levele różnicy. A tutaj no prędzej oszukamy tego unikami, aniżeli samymi obrażeniami tamtego maga, no przynajmniej tak na logikę można by powiedzieć, że tak powinno generalnie być, no ale zobaczymy, jak to tu nam generalnie wyjdzie. Tak jak mówię, piszcie w komentarzach, jak wam idzie, czy tutaj gracie, czy nie gracie. W ogóle jedna osoba zrobiła porównanie na tawernie na kanale W53 i powiem wam szczerze, że W50 po pierwszym dniu miało ponad 200 tysięcy zarejestrowanych graczy. W51 z racji tego, że to był serwer po speed serwerze i można tam było jakby przenosić sobie te konta ze speed serwera razem z grzybami, miało tych graczy, miało tych kont ponad 400 tysięcy. Wiadomo, że tam dużo jest botów i tak dalej, więc to jakby nie jest żaden odnośnik. No ale słuchajcie dalej, W52 miało również ponad 200 tysięcy, tam około 220, jak się nie mylę, a W53 po pierwszym dniu miało zaledwie tam bodajże 25 tysięcy, czyli to jest około 10 razy mniej aniżeli inne serwery. Tak więc no powiem wam szczerze, że no dziwne i tak no strasznie słabo, nie? Ja jestem osobiście zdziwiony, no bo jednak rozumiem, jakby nie miało 100 tysięcy, nie? Zamiast tam 200, no to okej, no mniej ludzi chciało zaczynać, coś tam, wiadomo jak to jest, no ale tutaj to jest 10 razy mniej. Te liczby nie wiem, czy są do końca legitne, no ale z tego co wiem, to ta osoba, która tam je dała, to generalnie śledzi właśnie starty i tam jakoś stara się to ogarniać, więc no mówiąc szczerze, no ja jestem osobiście zdziwiony. Dobra, no ten raboś coś nam nie pada. Jeszcze tutaj może troszkę grzybków na tego żywiołaka, zobaczymy, a jak nie, no to będziemy musieli niestety koniec końców tej nowej broni poszukać. Tak więc tak jak mówię, no ja osobiście jestem zdziwiony, no i wygląda na to, że po prostu dużo osób już wydaje mi się, że czeka na W55, bo tak prawdę mówiąc po W50, no to znowu jest przerwa, znowu pewnie ludzie się tam wstrzymują, no i teraz znowu na okrągły serwer. To jest to, o czym mówiłem, że jednak na okrągły serwerach wiele więcej osób chce grać, chce tam podbijać tą topkę i tak dalej, no bo po prostu okrągłe serwery ładniej wyglądają, no tak to generalnie wygląda, dużo ludzi się na tym jakby, no to generalnie chodzi o to, jakby wychodził jeden czy dwa serwery międzynarodowe w roku, to ludzie by się nie zastanawiali, tylko by grali na tym, co dają. No ale jak dają serwer średnio co miesiąc, co półtora, przynajmniej tak dawali w tamtym roku, zobaczymy jak w tym, no to wiadomo, że ludzie już sobie poczekają te 2-3 miesiące, jak już wyjdzie okrągły i wtedy na tym zaczną, nie? To jest jakby, wydaje mi się, że taką logiką wiele osób się kieruje, a dla niektórych to nie ma znaczenia i grają sobie na byle jakim, więc tak też może być. Dobra, no ten żywiołak chyba nie pada, więc niestety musimy poszukać tutaj broni. Broni na pewno z lepszym rozrzutem, bo akurat jeżeli chodzi o naszą obecną, to rozrzut jest dość średni. Zobaczmy, cyk, cyk, tutaj no niestety nic. Mógłbym niby inne rzeczy też szukać przy okazji, ale na razie się chcemy skupić na broni. No nie, plus 3 i taki rozrzut, no to raczej nas nie obchodzi. Zobaczmy tutaj, mamy kusze, ale to też nie są statystyki, które nas interesują. Tutaj mamy na wytrzymałość, no ale rozrzut znowu średni. Tu mamy wytrzymałość, rozrzut lepszy, no i plus 10. No nie wiem szczerze, a może weźmiemy, chociaż tu potrzebujemy trochę golda. No to dobra, to lecimy znowu po misje kolejne. Zobaczmy jak to tutaj wygląda, tu sobie weźmiemy tomo i mamy kolejny level. No to dobra, to szczerze mówiąc jeszcze jedną misję sobie weźmiemy i poszukamy po prostu. Poszukamy kolejnego, no bo jeszcze jeden level do przodu, to dzięki temu jeszcze będziemy mogli może... O, tu zobaczcie, o ten w ogóle jaki, kurczę, no szkoda, że bez dziury. To jest właśnie to, że jak się trafia, o ten może być też, plus 13, bardzo fajny rozrzut. Niech będzie, no i teraz musimy znaleźć niestety
Znowu gaming na zręczność. Mamy na szczęście i na inteligencję. Dobra, to nas nie obchodzi za bardzo. Tu mamy na siłę, teraz cyk. Może przedłużymy sobie gryfa dwa razy. No i teraz spróbujemy. No tu niestety na siłę. Ile nam już daje gryf? Już nam daje 50. To 3 gryfy. To jest w zasadzie kolejny gem, tylko że no właśnie niestety bardzo nas to nie ratuje. Dobra, tutaj cyk, przedłużymy sobie znowu, no i niestety znowu inteligencja, no słabiutko, słabiutko, okej, okay. To może znowu jakieś misyjki, Boże, ale to jest dramat, powiem wam szczerze, jak ja patrzę na tą swoją grę, no ale no trudno, może się to niektórym podoba, może nie, nie każdy musi oglądać, jak ktoś, aha, zabójca, to jest, może was ciekawić, kto tam śledzi na bieżąco kanał, zabójcy wczoraj przeklikałem, te moje tornadka, o których wspominałem w ostatnim odcinku, bodajże czwartkowym. Nie miałem czasu na nagrywanie. Przeklikałem trochę rano, potem trochę jeszcze wieczorem tak docisnąłem level, no ale niestety nie miałem czasu na nagranie wam tego, ale za to teraz mamy 3 dni weekendu golda. Zresztą z tornad też dużo golda uzbieraliśmy. To wydaje mi się, że po prostu na tego zabójcę sobie polecimy w poniedziałek i może zaprezentuję wam po prostu, ile tam tych tornad udało nam się zrobić. O, zobaczcie, mamy jakiś łuk, niestety bez dziury, ale zobaczmy, jak to tu wygląda. O kurde, bardzo fajny i chyba te 20, w sumie to 50 jest zręczności, ale no tu dostajemy 66 zręczności, no bierzemy to, zdecydowanie to bierzemy, to jest za dobry łuk, żeby go nie używać. I dzięki temu właśnie może w poniedziałek wam z tego zabójcy nagram jakieś inne lożki i przy okazji pokażę, jak udało nam się pocisnąć. Niby mogłem to poczekać na dzisiaj, bo dzisiaj tak planowałem coś tam nagrywać, tylko właśnie stawiałem pod znakiem zapytania, o której wrócę do domu, no ale myślałem, że może właśnie z tego zabójcy nagram, ale to już bym był jeden dzień w plecy z levelem i tak dalej, więc no mówiąc szczerze, nie chciałem po prostu tego robić, wolałem to sobie odbębnić już wczoraj, żeby tam no wycisnąć tyle, ile mogę, nie? No wiadomo, że tutaj jednak te postacie delikatnie ponad content sobie stawiam, a wiedziałem, że w weekend pewnie wam wleci z tego W53, no bo dlaczego by nie? Dobra, żywiołak nam padł i to w miarę szybko, no i teraz rabuś również nam padł, to jest właśnie kwestia nowej broni, te poodznaczamy, z tym żywiołakiem sobie obejrzymy, jak to poszło. Mamy tak, kamiennego trolla 48, mamy tutaj księcia ciemności 50 i to są nasze dwa główne cele. Kamienny troll, wojownik także, już znowu troszeczkę mocniejszy od tamtego, no ale może nam się uda, fajnie by było. No broń mamy naprawdę super, więc broni chyba przez kilka leveli raczej nie wymienię. Podki XXL będziemy mogli niedługo kupować, bodajże od 33 levela są, z tym, że ja bym się tutaj wstrzymał i sobie dobił 35, bo wtedy lecą częściej. No nie moglibyśmy teraz poszukać, no ale dobra, i tak jakoś to w miarę idzie. No i teraz zobaczmy tego księcia ciemności. No to jest zwiadowca, ile mamy zresztą? Bardzo mało, ale no może kwestia uników i jakoś się to uda. Wiadomo, na niego by więcej zręczności się przydało, to jakby nie ma co mówić. Trochę golda nam się odłożyło, więc jakby jakiś tam kamyczek zamienić na zręczność albo coś, to by było git, ale na razie popróbujemy tak. Na razie jeszcze może kwestią jakichś uników udałoby nam się tego księcia ciemności również pokonać. No i wtedy polecimy sobie dalej i polecimy sobie głównie po te podki XXL i potem może jeszcze coś tam w tych lochach ruszymy, zanim właśnie przejdziemy dalej do awki. Zobaczymy, jak nam to generalnie wyjdzie. 56 000, to tak do połowy mu przeważnie zbijamy, raczej takie próby lepsze nie występują niestety, a szkoda. Dobra, to wiecie co, w sumie to dobra, już trzeci pasek zaczynamy, co ciekawe. Generalnie tak bez większego wydawania grzybów takim zwiadowcą powinniśmy wbić około 48 level. Tak szczerze, dlatego że potem tam są jacyś magowie i tak dalej, tak między 45 a 48. Jeżeli ktoś rozegra oczywiście perfekcyjniej, to lepiej. W sensie perfekcyjnie, źle to nazwałem. Po prostu blisko perfekcji takim zwiadowcom to jest szansa oczywiście, że w drugi dzień wbije 50 level, przebierze się na epiku i poleci dalej. Natomiast tak bez jakiegoś dużego grzybienia i tam dużego tryhardu, taki 48 w drugi dzień byłby raczej bez problemu, jakbyśmy oczywiście się tutaj starali. No ale w tym momencie niestety chyba oczywiście na tym odcinku nam się to nie uda. Dobra, czyli tak, co ja miałem robić? Aha, dobijamy ten nieszczęsny 35 level, no i poszukamy sobie tych potek. Z potkami XXL już raczej bez większych problemów powinniśmy z nim sobie poradzić. I tu mamy jakieś klepsydry, to nas nie interesują. Średnie potki, tak jak mówię, one od 35 raczej levela, tu przesunę mikrofon, od 33 levela, albo nawet 32, jak dobrze pamiętam, ona szczęście nam się pojawiła. No ale to jest bardzo mała szansa i naprawdę sporo byśmy musieli tutaj porolować. O, zobaczcie, mamy zręczność i mamy od razu
razu pod zręcznością HP, więc super. No i teraz myślę, że z tymi podkami, no statystyki tu zdecydowanie wzrosły, to powinniśmy tego księcia ubić. W ogóle jaka to jest męczarnia, dobra, udało się, ale mówię, jaka to jest męczarnia, jak nie mamy tych mocniejszych gemów. No te lochy tak topornie idą, że to jest masakra. Dobra, teraz mamy parszywego drania, zobaczmy. Nie dał nam dużo levela w sumie, około pół ten zwiadowca z pierwszego lochu. Może też go w sumie zapiszemy na koniec, żeby sobie tutaj ogarnąć. Dobra, żywy agognia też tutaj cyk, no i lecimy. Spróbujemy jeszcze coś ubić. No i co? Zbliżamy się do półgodzinnego odcinka. Chyba tyle. Wrzucam wam to. Ja się zaraz zabieram za uczenie, bo jutro, tak jak mówię, mam kolejne właśnie kolokwium, więc będę musiał trochę się pouczyć, jeszcze jakąś miniaturkę muszę na szybko zrobić i tam inne pierdółki, więc generalnie będziemy powolutku kończyć, no ale jakiś tam odcineczek z klikania lochów wam myślę, że zaprezentowałem. No chciałbym jeszcze tego przeklikać, kurde, parszywego drania nieszczęsnego, zobaczmy jak to tu wygląda, 54, dobra, 90 prób na niego i jeszcze na koniec zrobimy sobie jedną rzecz, którą wam zaraz tutaj zaprezentuję i to będzie można powiedzieć koniec. Tylko czy nam się uda tego parszywego przeklikać, czy niestety nam się nie uda, to jest dobre pytanie. 60 jeszcze prób na niego, ale to jest marnowanie grzybów, to jest masakra, powiem wam szczerze. No ale tak jak mówię, jak ktoś szuka jakichś fajnych, przyjemnych do oglądania i na tryhardzie odcinków, zapraszam na pozostałe serie, które tam głównie właśnie W50, jakieś nie wiem S40 i tak dalej. Natomiast jak ktoś czeka na jakiś start razem ze mną, by chciał wystartować, no to prawdopodobnie nie na 100%, bo jakby różne rzeczy mogą wypaść, ale na 99% na W55. Dobra, tutaj cyk, 1, 2, dobra, koniec. Niestety, nie udało się, ale kończymy na ładnym, okrągłym levelu 35. Żeby uhonorować swoją postać, która tak ładnie pocisnęła, to oczywiście tutaj, dobra, jeszcze raz, to oczywiście tutaj wyjątkowa oferta dla naszych najbardziej zamożnych graczy, złoty profil, nic to nie daje, oczywiście, że jestem pewny, nie ma żadnego zastosowania pewnie, no i cyk, i 35 level uhonorowany złotą ramką, pięknie to wygląda. Tyle, ja tutaj się, może się rozbiorę do podziemia w sumie dla was, chociaż to nie jest jakiś wysoki level, to może na razie nie, to może olać to, tak szczerze. Tu w ogóle miałem golda, mogłem jeszcze wydać, jak klikałem tego wojownika, ale nieistotne. Zobaczmy sobie teraz salę chwały. Oczywiście, tak jak mówię, ja to nagram przed 18 tak naprawdę. Wy to może, nie wiem, koło 19 dostaniecie, zobaczymy, kiedy tam się wrzuci. W każdym razie jeszcze tu się na pewno do północy wiele zmieni. To dopiero drugi dzień, no ale tak. Przede wszystkim Soul King. Kojarzę go, on grał gdzieś wojownikiem chyba. 203 level berserkiem. Więc no standardowo, a jak wbić 200 level w 2 dni, a jak tam. Jest taki odcinek na kanale, zapraszam do oglądania, jak sobie wpiszecie 200 level neutral, to wam pewnie też wyskoczy na YouTubie, gdzie tam omawiam po prostu, jak to mniej więcej się robi, chociaż on już jest przestarzały, kiedyś to były 3 dni, teraz już jak widzicie w drugim dniu również tym berserkiem da się to zrobić. Mamy jakiegoś zwiadowcę, 108 level, zobaczcie, więc też tutaj ładnie pocisnął jak na drugi dzień, tu akurat też trzeba przyznać, że dobrze mu poszło. Mamy Namru, o zobaczcie, tu już nawet złota ramka wleciała, 93 level, mamy 65 berserka, jakiś maguś, zobaczcie, że berserki i zwiadowcy, tu maguś 44, no właśnie, to też w sumie nieźle, bo w tym top 6 jest, jakby nie patrzeć, mimo że levela nie ma jakiegoś wysokiego. Tu sami właśnie berserkowie, mamy Mirę 48 paladynem, co tutaj jeszcze ciekawego, druid jakiś 47, również zabójca, zobaczcie, ktoś tam się porwał na granie zabójcą. No i co my jeszcze tutaj mamy generalnie, no chyba w zasadzie nic ciekawego, w ogóle tu szukam jakiegoś Polaka w tej topce, ale o jest, chudy free to play, to chyba go pokazywałem wcześniej, jak się nie mylę, no ale on jest już poza top 30, szukałem po polskiej fladze, ale tu widzę, że chudy free to play i members również leci ładnie, jeżeli chodzi właśnie o Polaków, tutaj jest Husaria, tutaj są Zjednoczeni, o tu się coś zmieniło, tu się zbugowało, no ale dobra, nieistotne, tutaj chudy paladynem 37 level i member 46. W sumie, no tak jak mówię, jeszcze do północy trochę godzin zostało, no ale jak 40 levele są właśnie w
tym top 30, to w sumie chyba serwer faktycznie jakiegoś bardzo, bardzo dużego poziomu nie ma. O, tutaj w ogóle z Sombeja też kojarzę, tu mi się rzucił w oczy, no ale tak to generalnie wygląda. Dobra, to tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za ogląd. Aha, jeszcze walki wam pokażę, dobra, zapomniałem, to tak na szybko. Żywiołak Ognia, zobaczmy jak go tutaj pokonaliśmy. Tak jak mówię, używajcie mojego kodziku Neutral53, który daje wam to, co mówiłem na początku. Można go użyć do 20 levela i możecie go połączyć z kodem komputer Swiat przez S bez polskich znaków 2021, który również fajne nagrody wam daje. No i generalnie fajny początek dzięki temu możecie mieć. Oba kody można użyć do 20 levela, przypominam. To pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że... to chyba tyle, chyba nic generalnie więcej wam miałem nie mówić, tylko o tym, że możecie używać. No i piszcie w komentarzach, jak tam wam na tym serwerze idzie. Zobaczmy tu jeszcze walkę z Księciem Ciemności, 50 level, no tu bardzo dużo uników na starcie, zobaczcie. On nas tutaj haratnął dwa razy, my go za bardzo ubić, w sensie dotknąć nawet nie możemy, uderzyć tym naszym łukiem. No ale teraz troszkę więcej uników z naszej strony i role się, można powiedzieć, odwróciły. Te walki tych zwiadowców są ciekawe. Zwiadowca to jeszcze pół biedy, bo on nie bije tak mało jak zabójca, ale zabójca tymi brońmi wojownika, te dwa ataki, Boże, to jest takie nudne do oglądania, że no naprawdę ja, jak oglądacie filmy z zabójcy, to wiecie, że ja naprawdę te walki skipuję, bo po prostu, no nie da się, jeszcze z magami to pół biedy, ale z jakimiś wojownikami no to jest dramat, no ale tutaj role się odwróciły i Księcia Ciemności pokonaliśmy. To chyba takie dwa ciekawsze lochy, jakie zrobiliśmy na tym odcinku. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawiacie kciuka w górę, wbijacie na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. Jeżeli ktoś nie gra, a chce zagrać, to link w opisie również filmu jest, do gierki, mój reflink oczywiście. I chyba to wszystko. Zostawiajcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijacie, to już mówiłem, na Discorda i komentujcie, czy gracie tutaj, jak wam idzie i tak dalej, i tak dalej. Będzie mi bardzo miło. I tyle. Dziękuję wam pięknie raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się i cześć!